Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus mówi, a jego uczniowie są jakby za zasłoną nierozumienia. Dlaczego twierdzi, że poznali Ojca, skoro Jego widzą i Jego nie znają? Czy przekonało ich zapewnienie, że widząc Jego, widzą Ojca? Wydaje się, że nie. Dlaczego Pan mówi: wierzcie mi? Żyjąc na ziemi, nie otrzymamy odpowiedzi na większość rodzących się w nas pytań w czasie lektury Ewangelii. Jezus mówi o czymś, co należy sobie wyobrazić, uznać za istniejące, niewidzialne i niedotykalne, uwierzyć na Jego Słowo. Tymczasem człowiek nie chce czekać ze zrozumieniem tego, co słyszy. Dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy Bogu, nie wierzy w Boga? Idziemy zasadniczo za tym, co widzimy, czego możemy doświadczyć. To, co jest oczywiste, budzi w człowieku określone przeżycia i jest pociągające. Wiara wydaje się nie być pociągającą, ponieważ prowadzi człowieka do przyjęcia, uznania tego, co jest poza jego zmysłowym oglądem, poza jego możliwościami poznawczymi. Czy takie rozumienie jest do końca słuszne? Przecież uczniowie widzieli cuda, które Jezus czynił, i powątpiewali o nim. Sami uczestniczymy w jednym wielkim cudzie miłości Boga. Jakie jest z tego wyjście? Iść drogą, którą Jezus pokazuje w Kościele, a są nią sakramenty. Przyjmować życie, czyli Boże przykazania, które są trudne, lecz przez nie Bóg staje się nam bliski. Im więcej stawiamy pytań na drodze wiary, więcej ich przybywa. Może nie trzeba pytać, lecz wielbić tego, którego istnienie przeczuwamy, który mówi przez Syna, że jest.